Dzień dobry. Bardzo serdecznie wszystkich witamy. Dzisiaj posłuchamy dwóch wierszy Romana Brandstettera. Pochodzą one z tomu o nazwie Poezje, który ukazał się w Warszawie w roku 1980. Jezus mówi do Maryi z Magdali: nie dotykaj mnie, Maryjo, nie dotykaj. Wciąż jeszcze jestem nasycony wonią nardu, unoszącą się ze śmiertelnego płótna. Jeszcze nie powróciłem do mojego Ojca. Opuść zatem swoją dłoń i nie patrz zdziwionym wzrokiem na moje czoło ocienione szerokim skrzydłem kapelusza. Wróć do swoich braci i powiedz niedowiarkom, że rozmawiałaś z ogrodnikiem, który zasadził w ich krwi drzewo mądrości. Nie dotykaj mnie, Mario, nie dotykaj. Jak trudno wyzwolić się z ciała, jak trudno. Esencja zła. Widziałem hańbę pokolenia, gdyż żyłem wśród ludzi mieszkających w oku ciemności. Była noc. Upadły apostoł odziany w skórzaną kurtkę z teczką w ręce wysiadł z samochodu o wygaszonych światłach u stóp Getsemani i wyruszył ze strażą świątynną na połów niebiosów. Zbliżył się do Boga i złożył na jego policzku długi pocałunek. List męczeństwa. Wówczas z jego ust, jak z wypalonych lasów, uleciały ostatnie rajskie ptaki. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.